Witam Was serdecznie, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk. Widzimy się dzisiaj w studiu, gdzie będziemy robić zdjęcia z zatrzymaniem ruchu. Czekają nas dwie, myślę, że fajne sceny. Pierwsza to wybuch konfetti, druga to rozbryzgi wody. Do tego filmu zaprosiła mnie Fotoforma, czyli sklep fotograficzny działający już od 2002 roku. Między innymi ma autoryzację Profoto, więc dzisiaj będziemy wykorzystywać właśnie lampy Profoto. Mam tutaj nadajnik do mojego systemu i będziemy dzisiaj wykorzystywać te lampy z tego względu, żeby pokazać, gdzie te lampy Profoto mają tego pazura. Bo od razu trzeba wspomnieć, że nie są to lampy tanie, ale z drugiej strony oferujące naprawdę dużo. Mają TTL, mają HSS, ale my tak naprawdę dzisiaj będziemy wykorzystywać coś, na co wiele osób niezbyt zwraca uwagę, czyli super krótki czas błysku. Dlatego dobrałem dwie lampy Profoto D2, jedna jest za Wami, druga jest tutaj i B10+, która jest za mną. To są lampy, które oferują bardzo krótki czas błysku i co ważne, w ogóle Profoto w większości swoich modeli mają coś takiego, co nazywa się freeze mode. Freeze mode to nic innego jak jeszcze krótszy czas błysku. Pokażę Wam to na tabelce, która wyświetli się tu. To będą czasy T01 dla Profoto D2 i B10+. Będą to czasy zarówno dla tego freeze mode, jak i normal mode, czyli dla jednego i drugiego trybu, które są w tych lampach. Normalnie te lampy pracują właśnie w tym trybie normal mode. Czym on się będzie różnił? Przede wszystkim będzie bardziej rygorystyczny, jeśli chodzi o kolory, bo jak wiemy, Profoto to są w sumie najlepsze lampy na rynku i one super trzymają kolor. To znaczy, jak robimy zdjęcia, robimy długie serie zdjęć, to klatka do klatki jest właściwie tak samo naświetlona, zarówno jeśli chodzi o moc, jak i kolor. Przy zmianie mocy z minimum na maksimum, ta zmiana kolorystyczna jest naprawdę nieduża. Natomiast wtedy ten czas błysku, po pierwsze, on i tak jest super krótki, zresztą tak jak mówię, zerkamy na tę tabelkę, która jest tutaj, ale jeśli chcemy jeszcze lepiej zamrozić ruch, to często nie będzie nam zależało na tym, żeby te kolory były aż tak idealne, chociaż one i tak naprawdę będą super dobre w porównaniu do innych tańszych lamp na rynku, ale wtedy tutaj lampa zamienia się w prawdziwego potwora, jeśli chodzi o szybkość błysku. I dość dużo osób nie do końca wie, czym jest ten czas trwania błysku, dlatego teraz zobaczycie grafikę, gdzie pokazany jest czas T01 i T05. T05 to jest taki czas, którym w sumie chwali się wielu producentów, ale bardziej miarodajny jest T01. T05 to jest czas trwania błysku do wygaszenia go do 50%. Natomiast T01 to jest czas trwania błysku do wygaszenia tego błysku do 10%. I moim zdaniem lepiej mierzyć T01 i te czasy, które widzicie tutaj jeszcze raz w tej tabelce, którą Wam tu pokazuję, to są czasy T01 mierzone sekonikiem. I dzięki temu, że te czasy są tak krótkie, będziemy mogli super zamrażać ruch. Oczywiście najlepiej wykorzystywać do tego jak najniższą moc lampy, więc w sumie najlepiej byłoby pracować, żeby jak najlepszy efekt osiągnąć na minimum mocy tych lamp. Aczkolwiek ja będę dzisiaj robił zdjęcia na przysłonie F4, bo będę pracował na Olympusie EM1 Mark III z obiektywem 12-100. Poza tym też nie zależy mi dzisiaj na jakiejś super płytkiej głębi ostrości, z tego względu, że jeśli będziemy robić jakieś rozbryzgi, będziemy robić te wystrzały konfetti, no to ja bym chciał, żeby troszeczkę więcej było tej ostrości, więc lampy na pewno na minimum mocy nie będą pracowały. Dodatkowo zobaczcie, że za mną jest taka złota kurtyna. Ona będzie nam dzisiaj robiła za pierwszą taką małą scenografię. Będziemy tutaj robić te wystrzały. Później mamy jeszcze sporo innych rzeczy, które będziemy wykorzystywać. Podejdźmy teraz do tej lampy, którą mam tutaj, czyli to jest Profoto D2. To jest lampa, z której korzystam już od ponad roku. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Profoto, no to czego się tutaj spodziewać? To są tak naprawdę najlepsze lampy na rynku, najlepsze lampy kompaktowe i chyba najszybsze lampy kompaktowe na rynku, jakie znajdziemy. Jest jeszcze Pro 10, Pro 11, jeśli chodzi o Profoto, one są jeszcze szybsze, ale tak naprawdę no tutaj ta cena już jakby powoduje, że tym bardziej nie jest to do jakiegoś prywatnego użytku, a D2 kosztują około 7000 za sztukę. Nie jest to tanio, na pewno nie jest to dla wszystkich, ale jeśli oczekujecie najwyższej jakości sprzętu, to dobieramy sobie taką lampę jak ta. I teraz zobaczcie przede wszystkim, jak ona potrafi błyskać.
do 20 klatek. Nie wiem, czy jest taki aparat z migawką mechaniczną, który by robił 20 klatek na sekundę, natomiast one 20 klatek wyzwalają. I teraz to, co mnie interesuje, to wchodzę sobie w settings i tu przede wszystkim mamy coś takiego jak mode i jest freeze mode. Możemy to dać na normal i możemy to dać na freeze. I freeze oznacza to, że ta lampa będzie po prostu dużo lepiej mrozić ten nasz ruch, z czego dzisiaj będziemy korzystać. Więc to tyle tytułem wstępu, zaraz przejdziemy już do ustawienia naszego pierwszego setupu. Pokażę Wam, jak to zrobić. Na pewno zasłonimy te zasłony, które wieszaliśmy wczoraj do północy, ponieważ musimy się odciąć od światła zastanego i pomówimy jeszcze o HSS-ie i dlaczego on nie do końca będzie dobry. Do zobaczenia za chwilę. Zaraz będziemy robić pierwsze zdjęcia, natomiast musimy się przygotować do zrobienia właśnie tego zdjęcia. W jaki sposób będziemy je robić? Amelia już jest gotowa w takim trochę imprezowym nastroju, do tego mamy tutaj konfetti. Do tego nasz makijażysta i asystent będą mieli jeszcze po jednym takim konfetti. Mam nadzieję, że wszyscy się w miarę zsynchronizują i wystrzelą. Ja będę używał swojego aparatu w trybie seryjnym. Myślę, że ten tryb seryjny ustawię sobie na jakieś 6 klatek na sekundę i te wszystkie lampy, których tu używam, wyrobią. Może 7 klatek na sekundę, czyli każda z tych lamp będzie odpalała się przy zadanej mocy. Ja już tutaj zrobiłem pierwsze pomiary światła. Moją główną lampą będzie Profoto D2 z dużym srebrnym parasolem. To jest Deep Silver Umbrella XL od Profoto, jeden z moich ulubionych modyfikatorów. Do tego tak naprawdę on jest jednym modyfikatorem, ale który daje różny typ światła. Z tego względu, że przesuwając ten pałąk od parasola, możemy osiągnąć bardziej twarde bądź bardziej miękkie światło. Następnie, kiedy przejdziemy sobie tutaj mamy B10+, i na tym B10+, jest filtr. Tu jest filtr cały CTO, pełne CTO, czyli filtr barwiący to światło na pomarańczowo, to światło będzie dużo cieplejsze. W związku z tym, że mamy złote kurtyny, no to on doda nam tutaj jeszcze troszeczkę takiego ciepła. Tutaj oczywiście też jest freeze mode włączony. Moc to jest 5-6, tam mamy 4-3. Więc ja nie pracuję tutaj na jakiejś bardzo dużej mocy, z tego względu, że dzięki temu wykorzystuję bardzo krótki czas trwania błysku. I jeszcze a propos czasu trwania błysku, dlaczego lepiej mrozić czasem, a nie HSS-em. Teraz zobaczycie dwa zdjęcia, które przygotowałem w domu z rozbryzgiem. Jedno było zrobione z HSS-em, drugie było mrożone tym czasem błysku, który właśnie w tych lampach Profoto jest super krótki. No i zobaczcie, że to zamrożenie jest po prostu lepsze przy krótkim czasie błysku, ponieważ kiedy używamy HSS-a, musimy użyć większej mocy. A co za tym idzie, ten czas trwania błysku nie jest tak krótki. Poza tym HSS jakby sam z siebie będzie wydłużał poprzez pulsacyjne wyzwalanie tego błysku. De facto ten błysk będzie trochę dłuższy, przez to zamrożenie ruchu nie będzie tak dobre jak zamrożenie po prostu przy 1,250 sekundy, bo z takiego czasu korzystam w moim aparacie. Przejdźmy sobie jeszcze do kolejnej lampy. Tutaj użyłem białego Beauty Disha, to jest tak zwany Soft Light Reflektor, też profotowy, na kolejnej D2. No i tutaj mamy moc 4.8, też włączony freeze mode, natomiast do środka ja wkleiłem tutaj filtr Peacock Blue. On zabiera 1.7 EV, to jest po prostu wklejony gaffer tape'em. Nie będę tutaj włączał światła modulującego, bo wtedy jakby te filtry, które są tak bardzo blisko tej żarówki, one wtedy nie do końca by się lubiły ze światłem modulującym. 300W w D2 super mocne, aczkolwiek w B10+ też bardzo mocne, ale LED-owe, więc tam spokojnie można nakładać te bardziej plastikowe modyfikatory, czyli modyfikatory te delikatniejsze z serii OCF. Teoretycznie Profoto mówi, że modyfikatory OCF nie są dedykowane do lamp ze światłem modulującym halogenowym, ale jeśli go nie używamy, to śmiało możemy z tym działać. No i teraz najważniejsza rzecz, którą musimy zrobić do tego typu zdjęć, to musimy zasłonić okna. Nie będę teraz tego robił, bo po prostu zrobi się tutaj ciemno, więc w międzyczasie zmienimy sobie parametry. Dzięki temu odetniemy się od światła zastanego, czyli odcinając się od światła zastanego, nie rejestrujemy go, i
przy 1/250 sekundy, jeśli zdjęcie będzie zupełnie czarne i przy F4, bo z takiej przysłony będę korzystał, to znaczy, że światło zastane nie będzie nam wpadało. Zresztą za momencik zrobimy pierwszą czarną klatkę, zobaczymy jak to będzie wyglądało, więc widzimy się za chwilę i będziemy robić to jedno zdjęcie. Trzymam kciuki, że ono wyjdzie, bo mamy tylko i wyłącznie jedną próbę. Do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, zasłoniliśmy okna i teraz ja muszę zmierzyć światło, czy przy 1/250, ISO 200 i F4 zobaczymy, czy mamy idealnie czarną klatkę. Więc to, co ja robię na moim Air Remote, wyłączam go po prostu i robię w tym momencie czarną, to znaczy robię klatkę przy moich ustawieniach. No i tak naprawdę widzę, że przy tych ustawieniach łapię może delikatne, jakieś delikatne bliki z tego, z tych zasłon. Ale to mi nie będzie przeszkadzało, Ameria jest zupełnie ciemna, więc teraz włączam sobie z powrotem moje lampy, o których opowiedziałem Wam przed chwilą. Robię zdjęcie. Spójrz tu na mnie jeszcze. I teraz ja sobie zobaczę, czy ono jest ok. U Was też się pojawi na ekranie. Jest jak najbardziej w porządku. I teraz mam nadzieję, że wyjdzie. Aczkolwiek jeszcze muszę sprawdzić, czy w moim aparacie mam wszystko dobrze ustawione. Ustawię sobie zdjęcia seryjne low. I teraz zobaczymy jeszcze, jaką ja szybkość dla tych zdjęć mam tutaj wybraną. 10 klatek to jest za dużo. Myślę, że 6 klatek. Spójrzmy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, czy mam poprawną ekspozycję. Na każdym zdjęciu mam poprawną ekspozycję. Każde zdjęcie jest tak samo naświetlone, to znaczy, że lampy nadążają się ładować do tych 6 klatek na sekundę tutaj jak najbardziej. I teraz tak, ja na raz, dwa, powiem raz, dwa, trzy, przy około 2 ja zacznę robić zdjęcia. Wtedy na 3 Amelia odpala i Wy, chłopaki, kiedy usłyszycie, że odpaliła, to wtedy wystrzeliwujecie do góry. Tylko Grzesiek, jakbyś troszeczkę się przesunął, tak żeby to poleciało bardziej do góry niż w Amelię. Dobra? Dobra. Tak, ja zrobię sobie trochę szerszy kadr, który dokadruję później w postprodukcji, z tego względu, że tutaj mogą się stać jakieś różne dziwne rzeczy. Dobra. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. Okej, nie, nie, nie. Dobra. Nie wyszło. Mamy też ciekawą minę, ale wygląda to całkiem ciekawie. Dobrze, to robimy jeszcze raz. Raz, dwa i trzy. Nie, 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 moment. Raz, dwa i trzy. I teraz ładnie tutaj się uśmiechnij, super. Super. Słuchajcie, ja myślę, że nie ma co tego kontynuować, jeśli chodzi o teraz przeglądanie tych moich zdjęć. Pokażę Wam i finalne zdjęcie, to, które najlepiej wyszło. Myślę, że mam nadzieję bardzo mocno, że coś wyszło. Widzimy się za chwilę i robimy kolejne zdjęcie. Będziemy robić kolejne zdjęcia. Tak jak widzieliście, te poprzednie, które zrobiliśmy, tam tak naprawdę można policzyć wszystkie te elementy konfetti z tego względu, że one były idealnie zamrożone. Teraz będziemy robić rozbryzgi, dlatego ta scena wygląda tak, jak wygląda. Teraz doświetlam się lampą światłociągłego, ale ona tak czy inaczej zaraz musi zniknąć, z tego względu, żeby nam nie zaburzać tutaj tego naszego oświetlenia, bo będziemy błyskać tylko i wyłącznie naszymi fleszami. I teraz, jeśli chodzi o ustawienia naszych parametrów, to będzie F4, 1/250, ISO 200. Pierwsze, nasze główne światło, to jest D2. Do tego cały czas nasz ten Deep Silver Umbrella XL, czyli ten mój ulubiony modyfikator, ale do niego, i to jest świetne w Profoto, że możemy mieszać ze sobą modyfikatory. To znaczy, na przykład jak używamy softboxa, na przykład tak jak ja używam często u siebie w studiu Octy 150, to kiedy chcę, żeby ona błyskała na kolorowo, dalej nakładam ją na samą lampę i na to mogę założyć jeszcze chociażby filtry barwne. Tak samo zrobiłem tutaj, ponieważ chciałem, żeby to światło było kolorowe, ale rozproszone. Więc użyłem tego mojego srebrnego parasola, do tego mamy nasz
filtr, tutaj jest Peacock Blue, czyli taki niebiesko-zielony filtr. On daje tutaj nam taki fajny, ciekawy efekt, bo chcę, żeby to zdjęcie było takie dość mocno efektowne, po prostu. Więc to jest nasze światło główne. Do tego, jak widzicie, tutaj się troszeczkę potykam o to, co mamy na podłodze, ponieważ żeby nie zniszczyć naszego studia, użyliśmy tutaj dużej, grubej folii. Plus do tego mamy basen, który kupiłem za 40 zł, po to, że jeśli będziemy polewać Amelię, to żeby ta woda, która z niej tutaj spływa, to żeby nam spływała do basenu i później łatwiej będzie nam to po prostu posprzątać. Więc tam mamy główne światło. Naszym światłem wypełniającym będzie B10+. W ogóle B10+, według mnie w tym momencie to jest chyba jedna z najfajniejszych lamp na rynku, z tego względu, że przede wszystkim ma 500 W/s, jest sporo mniejsza od D2, plus do tego ona ma bardzo jeden ważny plus w stosunku chociażby do B1X-a czy do D2. Może być zasilana zarówno z baterii, jak i z zasilacza. To znaczy bateria ma tutaj na spodzie możliwość podpięcia zasilacza i może pracować zarówno w plenerze, jak i w studiu i nie będzie nam się rozładowywać, kiedy podepniemy pod nią zasilacz. Tak jak wspomniałem, jedna chyba w tym momencie z najfajniejszych propozycji. Ja mam B1 i D2, więc już nie kupuję jej, ale gdybym miał w tym momencie kupować od zera lampy, to nie wiem, czy nie kupiłbym całego zestawu B10+. Do tego mała, lekka, naprawdę dobra lampa. Z tyłu kolejna D2. Tym razem tak samo jak w poprzednim wydaniu mamy białego Beauty Disha, ja go bardzo lubię. Disze od Profoto mają to do siebie, że są super jakości. Mam jednego takiego nieoryginalnego Beauty Disha i on ma to do siebie, że jak go włożę do bagażnika i kiedy go wyciągam, to za każdym razem on jest w innym kształcie. Tego niespecjalnie mogę powiedzieć, że o niego dbam, ale cały czas jest naprawdę w świetnej kondycji. To będzie nasza kontra. Ta kontra będzie zarysowywać tutaj przede wszystkim Amelii krawędź, plus do tego mam tutaj pełny niebieski filtr Just Blue i to jest też fajne w filtrach od Profoto, że one mają napisane, ile tracimy światła i dzięki temu możemy po prostu, zakładając filtr, dodać, bo nie, no tak, tylko dodać tego światła do lampy. Na przykład Just Blue to jest bodajże między 2 a 3 EV, tyle dodajemy na lampie i mamy tę samą ekspozycję. Wszystkie lampy we freeze mode, dzięki temu będziemy mieć idealnie zamrożony ruch. No i zaraz poproszę tutaj naszych asystentów, żeby polewali Amelię. Więc to będą takie bliższe portrety. Poproszę tutaj, myślę, naszych asystentów, żeby polewali stąd bądź z tej strony lampy i będę chciał, żeby tutaj na ramionach Amelii pojawiły się te rozbryzgi. No i trzeba będzie jeszcze dbać o mimikę. I co najważniejsze, ja nie będę kleił tych zdjęć z kilku, bo oczywiście możemy zrobić później same jakieś takie rozbryzgi i podoklejać do tego zdjęcia. Ja chciałbym, żebyście zobaczyli to, co wyjdzie z aparatu po edycji, ale bez fotomontażu. Więc teraz robimy krótkie cięcie. Widzicie, jak to jest zaświecone. Oczywiście cały czas tethering z mojego aparatu do Capture One'a. Capture One, moim zdaniem, najfajniejszy program do tetheringu. Co prawda w Olympusie musimy to obejść przez Olympus Capture, ale tak czy inaczej on działa zdecydowanie najszybciej. No i kolory z Capture One to jest po prostu magia. Widzimy się za chwilę i robimy zdjęcia. Robimy zdjęcia. Światło ustawione. Chłopaki, jak widzicie, gotowi już z kubkami. Podgrzaliśmy trochę wody. Mam nadzieję, że coś nam z tego wyjdzie. Zrobimy tutaj bez jakichś większych cięć taką troszeczkę większą, można powiedzieć, sesję, bo chciałbym zrobić po prostu więcej zdjęć. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Więc biorę mój aparat. Światło, jak jest ustawione, to już doskonale wiecie. I teraz jeszcze jedna rzecz a propos tego, co ma Profoto. Ma super dużą regulację mocy. Nasze światło wypełniające to jest 1,4 mam ustawione na samej lampie, czyli to jest między 1,512 a 1,256 mocy. Więc takie rzeczy tylko w lampach z wysokiej półki. Tańsze lampy, one też jak najbardziej będą ok, ale będą zjeżdżały tylko zazwyczaj do 1,32, więc jeśli płacimy, to dostajemy też naprawdę dużo. Lecimy ze zdjęciami, więc ja się od Was obracam, zmierzę sobie kadr. To będzie troszeczkę szerszy kadr. I teraz tak, ja zobaczę, czy zadziała tryb seryjny wszystko. Jeszcze raz. Ok. I teraz tak, raz, dwa, trzy. Ok.
Daniel tutaj widzę się postarał. Ale wyszło moim zdaniem mega fajnie. Słuchajcie, nie przedłużamy, robimy jeszcze raz, ale mi ten efekt już się mega podoba. Od razu jeszcze spojrzę, wy też to zobaczycie na waszym ekranie. Mamy idealnie zamrożony ruch. Te kropelki są idealnie zamrożone. Dobrze? Amelia, no ty będziesz mokra dzisiaj, więc... Okej. Okay. I może Daniel bardziej w ramię, bo tu poszło centralnie w twarz. A tak nie chciałem, nie? Daniel, widzę, ma tu ubaw niezły. Okej. Okay. I taki Amelia mocny wzrok. Raz, dwa, trzy. Super. Jeszcze raz, od razu. Tutaj ktoś nie trafił. Grzesiek nie trafił. Pierwsze ostrzeżenie. Dobra, już jest o pół oceny niżej masz. Raz, dwa, trzy. Okej, od razu jeszcze raz lecimy. Raz, dwa i trzy. Okej, jeszcze raz. Ale basen chyba spełnia swoje zadanie, prawda? Okej, i robimy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Robimy dalej. Ale mi się ten efekt już mega podoba. Super. Chłopaki, robicie kawał dobrej roboty, no i te Amelia oczywiście też. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i trzy. I po grzywce bardziej, po grzywce. Moment, raz, dwa i trzy. Super, i jeszcze teraz na tę część. I wyżej głowa, Amelia. Chwilkę i teraz tak. Raz, dwa i trzy. Mamy po wszystkim. Amelia już się powoli tutaj zaczyna trząść, więc nie będziemy tego przedłużać. Ja z efektu jestem super zadowolony. Każdy zrobił kawał dobrej roboty. Profoto zrobiło kawał dobrej roboty, robiąc tak dobre lampy. Ja jestem w nich zakochany. Używam ich od 2015 roku, od samego początku tego roku, więc mogę z czystym sumieniem polecić. Do tego koniecznie sprawdźcie ofertę fotoforma.pl. Jeszcze raz dziękuję tutaj temu sklepowi za zaangażowanie mnie do tego przedsięwzięcia i pokazanie, jak można wykorzystać lampy z tak wysokiej półki, ponieważ tutaj one naprawdę pokazują pazur. Do tego oczywiście podziękowania dla Daniela, podziękowania dla Grześka, no i super podziękowania dla mojej kochanej Ameli, że zgodziła się nam pozować i marznąć i zrobiliśmy takie fajne zdjęcia. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!